Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żyrardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób. Kinolen, który odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie. Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście, a także ekrany multimedialne we foyer CK oraz resursy. Reklamuj się w Żyrardowie, bo możesz. Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji żyrardowskiej. Żyrardów nie zapomina o osobach z niepełnosprawnościami. Kolejne udogodnienie powstało na terenie ekoparku. Na ekoparku stanęła pierwsza w naszym mieście huśtawka dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy użytkownik może skorzystać z niej samodzielnie. Urządzenie jest wyposażone w 5-stopniowy system bezpieczeństwa. 15 listopada w resursie partnerzy żyrardowskiej karty mieszkańca otrzymali certyfikaty oraz plakietki informujące klientów o uczestnictwie w programie. Warto tu przypomnieć, że do tej pory Urząd Miasta wydał 1686 kart, a do programu przyłączyło się 30 partnerów, którzy oferują rabaty na świadczone przez siebie usługi. Jest to nowy produkt, który na terenie miasta Żyrardowa uruchomiliśmy stosunkowo niedawno. Zaczynamy. Tak na dobrą sprawę, przygodę z żyrardowską kartą mieszkańca. Mówię celowo produkt, tak, dlatego że to jest rzecz, która działa korzystnie dla obydwu stron. Dla mieszkańca, który staje się posiadaczem tego produktu, ale i dla przedsiębiorcy, który świadczy szereg usług ze zniżką. W ramach właśnie wspomnianej karty mieszkańca. No to są takie trochę reguły biznesowe, tak? Nie chcę ich w tym momencie szczegółowo rozwijać, ale bardzo liczę na to, że mieszkańcy Żyrardowa, ci, którzy biorą taki solidny, solidarny udział w rozwoju miasta Żyrardowa, płacąc swoje podatki tutaj w naszym mieście, jako nagrodę potraktują właśnie kartę mieszkańca. Udając się dzisiaj do 30 przedsiębiorców, bo tylu przedsiębiorców już mamy w tym programie, tam można znaleźć szereg rodzajów zniżek albo na produkty oferowane przez tych przedsiębiorców lub też na usługi, które są przez tych przedsiębiorców świadczone. Bardzo chcieliśmy brać udział w projekcie ze względu na to, że chcemy coś oddać społeczeństwu i miastu, które nas tutaj przyjęło. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy być powiedzmy w tej grupie założycieli i brać udział od samego początku w projekcie. Mamy wielu pracowników i gości z Żyrardowa i z okolic, także to jest taka forma nasza zwracania czegoś miastu. Patriotyczny spacer po Żyrardowie to książka Piotra Siwierskiego, której promocja miała miejsce w resursie 17 listopada. Publikacja wydana została przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta. Lekcja przygotowana przez pana Piotra Siwierskiego, znanego z działalności w środowisku żołnierzy czy środowiska Armii Krajowej. Tym razem zaprezentował pan Piotr taki spacer po tych miejscach historycznych w Żyrardowie, miejscach właśnie związanych z historią Armii Krajowej tu na terenie miasta. No, rzeczywiście czasy historyczne i na nowo odkrywane niektóre miejsca przeze mnie i myślę, że przez wiele osób tutaj zgromadzonych. Chciałbym bardzo podziękować panu Piotrowi Siwierskiemu za ten ogrom pracy, jaki włożył w przygotowanie książki, tego opracowania. Cóż, Żyrardów, który ma krótką historię, okazuje się, ma tę historię bardzo bogatą, bardzo dynamiczną, a w tym przypadku bardzo, bardzo patriotyczną. Z całego serca dziękuję panu Piotrowi, dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Żyrardowa za to, że tę historię ci państwo
tak wspaniały sposób kultywują, przekazując ją kolejnym młodszym pokoleniom. Ta historia żyrardowa, szczególnie bliska mi okresu II wojny światowej, historia Armii Krajowej, jest godna upamiętnienia. Tu się działy rzeczy niesłychane i by było wstyd i niesłychany żal, jakby popadły w zapomnienie. Szczęście w ramach to wernisaż grupy malarskiej Powozownia, który odbył się 19 listopada w Resursie. Wystawa przyciągnęła tłumy zainteresowanych. Dzisiaj odbyła się wystawa grupy malarskiej Powozownia pod czujnym okiem pani Hanny Gancarczyk, a ja nazywam się Monika Rosińska, jestem opiekunem Galerii Resursa. Niedawno, bo jakieś 2 lata temu, prace też gościły u nas tutaj w Resursie i zrobiły ogromny krok w kierunku malarstwa, techniki, inspiracji, kreatywnego myślenia na temat właśnie malarstwa olejnego, ale nie tylko. Drodzy Państwo, jest rysunek, jest akwarela, jest akryla, są przeróżne techniki, które goszczą na płótnach tej pięknej grupy malarskiej Powozownia. Drodzy Państwo, zapraszam Państwa do oglądania tej pięknej wystawy do 11 grudnia. I polecam tą wystawę na nasze już zimne, śnieżne wieczory, żeby można było tu przyjść do Resursy, do galerii i podziwiać to piękne, twórcze malarstwo tej grupy. Grupa malarska Powozownia maluje już od 8 lat, z tym, że nie wszyscy od 8 lat chodzą i malują te obrazy piękne. Zapraszam Państwa, żeby Państwo mogli przyjść i podziwiać. Naprawdę ci ludzie, co tu przychodzą do nas na zajęcia, są niesamowici. Oni poświęcają całą swoją energię, całą swoją duszę dla tych obrazów, żyją tym. Dzwonią do mnie nawet, czy już namalowali, że już namalowali jakiś obraz, żeby zobaczyć, żeby skonsultować. Pytają się, kiedy zajęcia, kiedy jakiś plener. Po prostu żyją tym cały czas, a co najważniejsze, te obrazy są naprawdę piękne i naprawdę są wartościowe. Zapraszam wszystkich serdecznie, można te obrazy też nabyć i wtedy mogą zdobić Państwa mieszkanie. Festiwal Baniek Mydlanych, gra terenowa czy walki sumo to atrakcje, które czekały w niedzielę 20 listopada na Żyrardowian na terenie Aqua. Do wspólnej zabawy zaprosili Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent miasta oraz wykwalifikowana kadra animacyjna z Towarzyszenia Sportlife. Dzisiaj fajna impreza o charakterze rekreacyjnym, dedykowana naszym żardowskim dzieciakom, ale myślę, że rodzice, którzy tu z tymi dziećmi dzisiaj przyszli, też mają swoje emocje i to wyraźnie widać. Fajna rzecz, rekreacja, może jeszcze nie sport, ale tej rekreacji każdemu z nas brakuje. A przecież nawet ci, którzy ostro ćwiczą, z różnych przyczyn czasami pauzują i tą rekreację muszą sobie pouprawiać. Ja jestem takim trochę przykładem tego dzisiaj. Cieszę się, że w Żyrardowie w takie niedzielne popołudnie tyle dzieciaków na naszej sali Aqua jest zgromadzonych, tyle rodziców. Dzieje się po prostu, dzieje się, a tego sportu nigdy za wiele, tej rekreacji również. Przecież takie jest stare powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Więc myślę, że te początki u tych nawet najmłodszych, u tych maluchów, dobrze, że dzieją się właśnie tutaj na obiekcie sportowym, czy w obiekcie sportowym. Gratuluję pomysłodawcom. Miasto chętnie wspiera, Szanowni Państwo, takie inicjatywy sportowe, takie inicjatywy rekreacyjne. I myślę, że to stowarzyszenie, które dzisiaj jest tutaj organizatorem, nieraz jeszcze nas czymś bardzo pozytywnym zaskoczy, tak jak i inne stowarzyszenia, które korzystają z tych niewielkich grantów, które miasto, a może i dużych, to w zależności jak na to spojrzymy. W każdym razie z tych grantów, które miasto na te cele przeznacza. Witamy serdecznie na animacjach dla mieszkańców projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Żyrardowa. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sportlife. Przygotowaliśmy dla Państwa zawody sumo, zajęcia na deskach balansowych trickboard, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, gimnastykę i akrobatykę sportową, gry i zabawy animacyjne, przeciąganie liny, wieloosobowe spodnie, również piłkę ręczną oraz siatkówkę tenisa ziemnego i badmintona. Jest to wydarzenie darmowe, więc każdy może, mieszkaniec miasta Żyrardowa, wejść i uczestniczyć w tym zajęciach. Oczywiście jest to skierowane dla całych rodzin, żeby wszyscy wspólnie spędzali dzisiaj ten czas. Jest to projekt pod patronatem prezydenta miasta Żyrardowa, pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego.
Jednym z elementów naszego wydarzenia jest gra miejska o historii miasta Żyrardowa z nagrodami dla uczestników. Jest to pierwsza inicjatywa tego typu u nas w mieście. Liczymy na to, że będzie duże zainteresowanie mieszkańców oraz władz miasta, że w kolejnych latach będziemy mogli wspólnie spędzać ten czas. Przypominamy, że trwa budowa mieszkań TBS przy ulicy Parkingowej. Planowane oddanie ich do użytku to listopad 2023. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z takiego krótkiego rekonesansu znajdujemy się na ulicy Parkingowej, gdzie dla mieszkańców Żyrardowa powstaje nowy budynek w formule TBS, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To, co Państwo widzicie za mną w tle, to właśnie przedmiotowy blok mieszkalny, który jest w fazie realizacji. Powstaje w nim 48 nowych mieszkań. Bardzo istotną kwestią jest tutaj to, że miasto pozyskało dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości, która stanowi połowę kosztów budowy tego budynku. Już w przyszłym roku 48 rodzin zamieszka przy ulicy Parkingowej w kolejnym nabytku Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jesteśmy również w tym miejscu, gdzie mamy nowe drogi dla rowerów, nowe chodniki, a rozwijać tu również będziemy infrastrukturę służącą parkowaniu samochodów dla tej części mieszkańców, tej części miasta. Serdecznie Państwa pozdrawiam. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Are you crying? It's just I find it all very moving. So it's okay, but I'm not as into this as you are. Oh my God. You shouldn't be here tonight. You, my dear guests, are not the common man. Isn't that right? Yes, sir! Is he gonna keep doing that? What happens inside this room is meaningless compared to what happens outside. Yes, sir! We are but a frightened nanosecond. Yes, sir! Nature is timeless. Yes, sir! What the hell is going on? I love you all. We love you too, sir! Any questions? Is this bergamot I'm getting, chef? Yes, it is. Mama w życiu nie zostawiłaby nas na święta. Może poszła w tango? No właśnie, mamo. Nie dam rady przyjechać do domu na święta. James, mój nowy szef, wrzucił mi duży projekt. No i nie mogłam odmówić. The snowflakes will be fall. A co to za kupowanie prezentów na ostatnią chwilę? No co za kotek tu robisz? To nie mój rozmiar. Ale to jest rozciągliwe. Kochanie, nie będę tego brała. Ja się tak starałam. Cały grudzień. Całe moje życie. Wracaj do matki. Ona teraz nie może być sama. Przecież cholera wie, co jej do głowy strzeli. La 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 la
Mamo? Naprawdę nie wiem, dokąd pojechała. Mówiła coś o spontaniczności i o pociągu. Poproszę jeden bilet. Przykro mi, obowiązują bilety z wcześniejszą rezerwacją miejsc, a wszystkie miejsca są zajęte. Nie sądzi pani, że to skandal, konduktor, który nie chce sprzedać biletu? Dewiant. Pan Wołodymir? Wowa! Przepraszam, zaczytał się. Mama miała jakichś wrogów? Jakich wrogów może mieć bibliotekarka? Siema, mordo. Jakie macie plany na wieczór? Może poszła w tango, albo może na zakupy. Pani wróci do domu, pani się uspokoi. Mama w życiu nie zostawiłaby nas na święta. Może twoja matka wcale nie została porwana? Może znalazła kogoś? W dzień przed Wigilią zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia i razem uciekli na drugi koniec Polski. Nie to, że mam coś przeciwko romansom. Gdyby się pani nie zdecydowała, ja mam na imię Zygmunt. Ona nie za stara jest na niego? Babie się lot nie liczy, baby są bezterminowe. Jak sól albo ocet. Niektórzy mają wszystko. Zaciągnij się grzanym winem. Podczas gdy inni nie mają nic. Wszystkie te dzieci pochodzą z miejsc, gdzie wciąż toczy się wojna. Moje kochane skarby, tęsknię za wami każdego dnia bardziej. Wasza mama. Czasami sny dzieją się na jawie. Karl Bertil? Robin Hood? Co ty tu robisz? Twoja powinność to zabierać bogatym, a dawać biednym. Że co? Są tu jacyś ludzie z opieki społecznej. Mówią, że coś ukradłaś. Chcą cię zabrać. Jakby co, to mnie tu nie ma. Dobra. Była tu młoda dziewczyna w brązowym berecie? Jak bardzo młoda? Wiera! Jestem Karl Bertil. Każdy ma w życiu zadanie. Do biednej dzielnicy, proszę. Wesołych świąt! Dziękuję! Że co ty niby zrobiłeś? Zabrałem tę paczkę i dałem potrzebującym. Własną piersią wykarmiłem komunistę! Chce pani oddać Ester do adopcji? Najlepsze, co mogę dla niej zrobić, to znaleźć jej dobry dom. Gdzieś już widziałem taki list. To na pewno był list od mamy. Teraz musisz ratować niewiastę. Niewesołych świąt. To pilne. To najpiękniejsza mowa, jaką słyszałem od dawna. Świąteczny cud. To jest fenomen! Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu, co dalej z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego? Wyremontowane oddziały ortopedyczny i okulistyczny Szpitala Brudnowskiego. Najważniejsze w tym roku inwestycje w subregionie ostrołęckim i siedleckim. O złej sytuacji finansowej w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego mówi się od dawna. Rząd chce, aby utrzymywanie ośrodków jazdy przejęły samorządy. Nad projektem ustawy kilka dni temu debatowali parlamentarzyści. Zakłada on, że to sejmiki województw będą ustalały wysokość stawek za egzaminy na prawo jazdy i wynagrodzenie egzaminatorów. Rząd umył ręce, a posłowie wymyślili najlepszy sposób, według nich oczywiście, to znaczy przerzucenie odpowiedzialności na samorządy województw. To oznacza kolejne przerzucanie odpowiedzialności bez wskazania źródeł dochodów. Dla samorządu Mazowsza oznacza to wyłożenie z własnego budżetu nawet 17 milionów złotych w skali roku. Dla porównania to roczny koszt utrzymania kilku instytucji kultury. Dodatkowo projekt zakłada, że maksymalna cena za egzamin teoretyczny miałaby wynieść 50 zł, a za egzaminy praktyczne w zależności od kategorii od 200 do 250 zł. Ryzyko tego projektu to będzie utrata standardu egzaminu na prawo jazdy, a co za tym idzie, negatywny wpływ na szkolenie i na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zmiany w przypadku przegłosowania ich przez posłów wejdą w życie w 2024 roku. Marszałek Struzik zapowiada, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, to samorząd skieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rocznie Szpital Brudnowski przyjmuje aż 1/4 pacjentów urazowych z Warszawy. Od teraz będą oni przyjmowani w nowo wyremontowanym oddziale ortopedycznym, który został wyposażony w najwyższej jakości sprzęt. Zmodernizowany został też oddział okulistyczny. To, co wyróżnia Szpital Brudnowski na tle innych w kraju, to nie tylko liczba pacjentów stanowiących blisko 25% chorych urazowych przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w Warszawie, ale również stosowanie nowoczesnych technik mini-inwazyjnych protezoplastyk stawów oraz szkolenie medyków z całego świata w tym zakresie. Szpital Brudnowski to jeden z największych szpitali, który jest w gestii samorządu województwa. Jest to szpital wielospecjalistyczny. Mamy też tutaj bardzo dobrą kadrę, też z tytułami profesorskimi, doktorskimi. Jest też zresztą bazą dla kilku uczelni dla prowadzenia wydziałów lekarskich. Nowo wyremontowany oddział ortopedyczny został wyposażony w najwyższej jakości sprzęt. Oddział ortopedii i chirurgii urazowej jest oddziałem, który prowadzi taką działalność innowacyjną. Oprócz działalności polegającej na leczeniu pacjentów, na szkoleniu studentów, cały czas wymyśla jakieś innowacje, nowoczesne metody leczenia. W ramach remontu wyodrębniono i zwiększono 3 podstawowe strefy funkcjonalne: blok operacyjny, część łóżkową i część zabiegowo-diagnostyczną. W 2020 roku oddział wyposażony został w najnowocześniejszy sprzęt medyczny na skalę światową, w tym w robota do endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Nas wyróżnia przede wszystkim to stosowanie i doświadczenie w tych technikach mini-inwazyjnych protezoplastyk, tak, które zdobywają takie duże uznanie teraz i u pacjentów, i u lekarzy, ale również w szpitalach, dając możliwość szybszej rehabilitacji, mniejszej liczby powikłań. Zmodernizowany został także oddział okulistyki, który wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia. Oddział posiada teraz blok operacyjny z możliwością wykonania większości medycznych procedur okulistycznych. W jego sąsiedztwie zlokalizowano 8-miejscową salę fotelową dla pacjentów operowanych w trybie jednodniowym oraz pomieszczenia diagnostyczne z wysokospecjalistycznym sprzętem. Wykonujemy dużo zabiegów, dużo porad wykonujemy, dużo iniekcji doszkistkowych. Wyróżnia nas to, że mamy dobry kontakt z pacjentami. Jesteśmy dla nich całym sercem i robimy wszystko, żeby byli dobrze zaopiekowani. Adaptacja obu oddziałów kosztowała blisko 35 milionów złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Modernizacja szpitala w Rudce, nowa pracownia radiologiczna z nowoczesnym rezonansem magnetycznym w Ostrołęckim Szpitalu czy budowa Centrum Usług Medycznych w gminie Myszyniec to tylko niektóre z inwestycji dofinansowanych w tym roku przez samorząd województwa mazowieckiego w subregionie ostrołęckim i siedleckim. Ten rok nie należał do łatwych, dlatego samorząd Mazowsza mocniej wspierał instytucje, gminy i powiaty. Mogę powiedzieć z jednej strony, że był to bardzo trudny rok związany z zjawiskami kryzysowymi, ciągle trwającą epidemią, wojną w Ukrainie. To powodowało, że musieliśmy uruchomić różnego rodzaju programy wsparcia. Od niedawna pacjenci z Ostrołęki i regionu mogą korzystać z badań wykonywanych nowoczesnym rezonansem magnetycznym w nowej pracowni radiologicznej. To drugie urządzenie tej klasy w kraju. Więc takich mniejszych i większych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo i gdyby nie te wsparcie finansowe, które mamy właśnie dzięki uprzejmości pana marszałka, zarządu województwa mazowieckiego, radnych, tak naprawdę szpital nie mógłby funkcjonować, nie mógłby być tak nowoczesną placówką, a uważam, że jest, bo jesteśmy kwalifikowani jako 14-12 placówka w Polsce. To wsparcie jest bardzo potrzebne. My te środki dedykujemy na 14 programów, w ramach tego środki finansowe na zdrowie. Środki, które są dedykowane w kwocie około 380 milionów złotych. W tym właśnie szpital w Ostrołęce, 10 milionów złotych na różne inwestycje, na różny sprzęt. W subregionie siedleckim największą inwestycją jest modernizacja specjalizującego się w leczeniu chorób układu oddechowego szpitala w Rudce. Zmieniony zostanie cały układ funkcjonalny budynku szpitala. Dofinansowane zostały także inwestycje w wojewódzkich szpitalach w Siedlcach i Garwolinie. Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby, jakie słyszymy właśnie w terenie i rozmawiamy właśnie o tym, żeby jeszcze znaleźć dodatkowe środki na inne programy. Jak zobaczycie Państwo, w nowym budżecie będzie też program skierowany na ubóstwo energetyczne, będzie program skierowany właśnie na służbę zdrowia, programy, które są też skierowane do osób starszych.
Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza. Oprócz instytucji zdrowia wsparcie uzyskało wiele innych ważnych inwestycji. Najważniejszą była rozbudowa i przebudowa publicznej szkoły podstawowej w Gocławiu, przebudowa przedszkola Pilawskiego i utworzenie żłobka i oczywiście przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Urzędu Miasta. Nie byłoby szansy bez środków z sejmiku województwa na realizację tych zadań. Pomoc od samorządu województwa mazowieckiego, zwłaszcza w dobie rosnących cen i galopującej inflacji, jest samorządom lokalnym szczególnie potrzebna. Strażacy z ochotniczych jednostek doceniają wsparcie, dzięki któremu mogą nieść pomoc. Bez tego wsparcia na pewno dużo, dużo ciężej by nam się pracowało i pomagało dla ludzi. Cały czas potrzeb mamy dużo. Poprzez pozyskanie tego nowego sprzętu też młodzież bardziej zaczęła się interesować, bardziej zaczęli się do nas garnąć. W tym roku samorząd Mazowsza dofinansował 3904 inwestycje w całym województwie za ponad miliard złotych. Blisko 150 mazowieckich zabytków otrzymało w tym roku dotacje na przywrócenie im dawnego blasku. Łącznie to ponad 11 milionów złotych. Duża część tych środków trafiła do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Blisko 150 mazowieckich zabytków otrzymało w tym roku dotacje na przywrócenie im dawnego blasku. Łącznie to ponad 11 milionów złotych. Duża część tych środków trafiła do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont schodów, które były bardzo zdewastowane, no, teraz zrobione są z marmuru, czarnego indyjskiego marmuru. No, pięknie wyglądają. Większość, bo prawie setka, to obiekty sakralne. Ponad 50 to zabytki, którymi opiekują się samorządy, organizacje czy osoby prywatne. Bardzo był potrzebny, dlatego że po prostu po tej iniekcji krystalicznej ściany wyglądały bardzo brzydko. No, te tynki się sypały. No i kościół był przybrudzony mocno, także no, było to konieczne po prostu. Każdy z dofinansowanych przez samorząd województwa mazowieckiego obiektów otrzymuje certyfikat Cenny Zabytek Mazowsza, aby podkreślić jego wyjątkowe znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Cieszę się, że to jest prawie 2 miliony złotych z tej puli 11 milionów, która była przeznaczona bezpośrednio dla całego województwa. Robimy to już konsekwentnie od kilku lat i wspierając finansowo też te wszystkie działania, widać efekty wielu przepięknych zabytków, w większości kościelnych, ale również zdarzają się choćby kamienice prywatne, które korzystają z tego typu dofinansowania. Remonty i renowacje zrealizowano w sumie w 25 zabytkowych obiektach w subregionie radomskim i powiecie grójeckim. W ramach kampanii społecznej Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny od 8 lat jeżdżą do szkół i przedszkoli, aby edukować i uświadamiać najmłodszych uczestników ruchu drogowego o tym, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Tym razem odwiedzili przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach w powiecie radomskim. Głównym celem wspólnej akcji edukacyjnej jest zwracanie uwagi na to, że piesi i rowerzyści muszą być lepiej widoczni na drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Raz, że to jest dla nich atrakcja i takie też wyzwanie, że chcą się pokazać i przygotowują się do tego i tą wiedzę przyswajają takim plusem, tak? Są zmotywowane, żeby wystąpić, żeby się przygotować i współpraca tutaj też z panem marszałkiem i z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego myślę, że jest potrzebna przy tych najmniejszych dzieciach, tak? Bo te dzieci też podróżują z rodzicami, jeżdżą rowerem, chodzą na spacery i też muszą być świadome, tak? Muszą mieć tą podstawową wiedzę. O tym, jak ważne jest noszenie odblasków, jak zachować się na drodze oraz przejściach dla pieszych, dowiedzieli się najmłodsi mieszkańcy Myśliszewic. Dla przedszkolaków, dla dzieci w szkołach nasza wizyta wspólnie z państwem jest dużym przeżyciem. Oni długo zapamiętują naszą wizytę, wspólnie rozmawiają o tych odblaskach, o tej zebrze, o tym przejściu dla pieszych. No i przez to ta nauka, tak, pozostaje to gdzieś w ich głowach. Według policyjnych statystyk w 2021 roku w Polsce doszło do 1775 wypadków drogowych z udziałem dzieci do 14 roku życia. W tych zdarzeniach 50 dzieci poniosło śmierć, a ponad 1800 doznało obrażeń. Dlaczego to jest tak ważne? Oczywiście z takich względów bezpieczeństwa tych maluchów i co bardzo ciekawe, my obserwujemy również dużą aktywność tych najmniejszych w edukacji swoich dziadków czy rodziców. Ważne jest, abyśmy mieli w tym okresie, szczególnie jesienno-zimowym, jakiś element odblaskowy na sobie. Kampania społeczna Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny prowadzona jest przez samorząd województwa
Mazowieckiego wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego już od 8 lat. W jej ramach oprócz akcji Widoczny i Bezpieczny Przedszkolak i Bezpieczny Pierwszoklasista prowadzone są także akcje jak na przykład Wyprawka dla Pierwszoklasisty. O tym, jak zdrowe jest jedzenie kiszonej kapusty czy ogórków, nie trzeba specjalnie przekonywać. Koło gospodyń wiejskich Ale Babki w gminie Opinogóra Górna postanowiło pokazać, że kiszonki można wykonać także z innych warzyw, owoców, a nawet kwiatów. Koło gospodyń wiejskich Ale Babki Sosnowa nie tylko chętnie przejmuje nowinki kulinarne, ale swoją wiedzę przekazuje innym mieszkańcom gminy Opinogóra Górna. Jesienią zorganizowało warsztaty pod nazwą Akcja Fermentacja. Chciałyśmy swoją wiedzę, którą zdobyłyśmy na warsztatach w Poświętnem, przekazać naszym mieszkankom gminy Opinogóra. Dzisiejsza akcja Fermentacja to jest dobry przykład na to, że to jest taka inicjatywa oddolna samych gospodyń. Pobierają wiedzę z takich źródeł profesjonalnych i dzielą się tą wiedzą z mieszkańcami. Panie z KGW w Sosnowie przełamują stereotypy. Kiedyś już babki kisiły ogórki, kapustę. My chcemy to rozszerzyć, bo wiadomo, że można kisić nie tylko te wymienione, ale także inne warzywa, owoce. To jest kiszonka z dyni i rzodki. Kolejna kiszonka będzie z buraczku, z czerwonych. I tutaj mamy kiszonkę z kapusty i dodatki różne. A tu jest specyficzna kiszonka, bo jest z kwiatów na getka. Chętnych do poznawania nowych przepisów nie brakowało. Przyszłam dzisiaj tutaj, żeby się coś nauczyć nowego, bo mam robić jakieś kiszonki. Ja do tej pory kisiłam ogórki i kapustę. Także dla mnie to jest dzisiaj nowość. I nam udało się poznać prosty przepis. Dynie do kiszenia. Dodajemy dynię, zalewę z cukru, z soli i dodajemy czosnek, rzodkiew i kisimy to. No. Musi to postać i dobre do jedzenia. No. Ile to musi postać? No ze 2 tygodnie przynajmniej. No to kwaśnego, smacznego. Co prawda sezon na kiszenie ogórków mamy już za sobą, ale to idealny moment, żeby pomyśleć o kiszeniu buraków na pyszny barszcz wigilijny. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.